Witam Państwa serdecznie, szczęść Boże. Dzisiaj moim gościem jest redaktor Grzegorz Górny, a rozmawiać będziemy o tajnym archiwum watykańskim. Sama nazwa brzmi tajemniczo. Cóż to takiego? To prawda, zwłaszcza ten pierwszy przymiotnik, tajny, czyli po włosku segreto, po łacinie secreto. I z jednej strony to słowo oznacza tajny, ale z drugiej osobisty, prywatny. Więc tutaj bardziej chodziło o podkreślenie, że jest to osobiste, prywatne archiwum papieża, czy kolejnych papieży. Czyli de facto tajne, lecz nie tajne. No z jednej strony jednak tajne, dlatego że materiały, które się tam znajdują, są utajnione, ale przez pewien okres. Dlatego że w tym archiwum obowiązują podobne procedury, przepisy jak w innych archiwach na świecie, gdzie zawsze jest pewien okres materiałów, które są utajnione i dopiero po upływie jakiejś liczby lat zostają odtajnione. I to jest w różnych krajach różnie. 50, 70, nawet 100 lat od momentu, kiedy dany dokument ujrzał światło dzienne. Więc jeżeli chodzi o Archiwum Watykańskie, to mamy dokumenty, które są ujawnione sprzed roku 1939. Natomiast to, co zdarzyło się po wybuchu II wojny światowej, jest utajnione, z tym, że niekiedy robi się od tego pewne wyjątki, jak chociażby w sprawie dokumentów dotyczących pontyfikatu Piusa XII. Inkwizycja, wojny krzyżowe, proces Galileusza, o tym wszystkim możemy poczytać? Tak, nie tylko o tym, o wielu innych kontrowersyjnych epizodach z historii Kościoła i to takich, które wywołują emocje także i dziś. Bo można sobie wyobrazić historie, które były dyskutowane w średniowieczu, związane były z burzliwymi wydarzeniami, ale dzisiaj nikogo nie obchodzą. Natomiast takie opowieści jak o inkwizycji, o templariuszach czy o wojnach krzyżowych do dziś często padają jako argumenty w różnego rodzaju dyskusjach i są wręcz przywoływane w kontekście różnych polemik na korzyść bądź przeciwko Kościołowi. I właśnie z tymi różnymi takimi kontrowersyjnymi epizodami z historii Kościoła chcieliśmy się zapoznać, patrząc na nie przez pryzmat archiwów watykańskich. Co zadziwiło Was najbardziej? Co odkryliście ciekawego? Bardzo wiele dokumentów, które znajdują się w tym archiwum, jest zupełnie unikalnych. Właściwie trudno oszacować nawet wartość wszystkich materiałów, które się tam znajdują. Ja mogę powiedzieć o pewnych swoich emocjonalnych odczuciach, jakie towarzyszyły mi, kiedy miałem możliwość oglądania z bliska na własne oczy pewnych dokumentów, chociażby takich jak list, który w celi śmierci napisała królowa Szkocji Maria Stuart do papieża, gdzie pisała, że umrze w wierze katolickiej i przebacza swoim oprawcom. I to jest rzeczywiście takie osobiste obcowanie z historią i to taką historią, która właściwie jest fragmentem dziejów powszechnych świata. Albo oglądanie na własne oczy listu Jana III Sobieskiego spod Wiednia, już po zwycięskiej bitwie, kiedy napisał do papieża te słynne słowa: przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. I to też zupełnie niesamowite. Zresztą muszę powiedzieć, że w Watykanie jest bardzo wiele różnych archiwów. To centralne, czyli to tajne archiwum watykańskie, ono jest przyporządkowane bezpośrednio papieżowi, ale jest kilka archiwów, które należą do różnego rodzaju dykasterii, kongregacji i różnych instytucji watykańskich i one też zawierają niesamowite materiały. Na przykład trzymałem w swoich rękach list króla Jana Kazimierza do papieża z prośbą o kanonizację świętego Stanisława Kostki, albo w innym archiwum Kongregacji Ewangelizacji Narodów, czyli dawnej kongregacji Propaganda Fide, mogłem oglądać listy pisane przez chanów mongolskich bądź cesarzy chińskich do papieży, albo też różańce, które były wykonywane przez katolików prześladowanych w Japonii i ukrywających się przed władzami, ponieważ wiadomo, że katolicyzm w Japonii był przez długie lata prześladowany i mógł się rozwijać tylko i wyłącznie w podziemiu. Różnorodna tematyka, różnorodne aspekty. Jak z Pana perspektywy specjalisty zajmującego się Kościołem, jakie znaczenie te dokumenty mają dla nas dziś współcześnie? One pozwalają naświetlić historię różnych wydarzeń, obiektywizując ją dzięki owym materiałom. Dlatego, że dyplomacja watykańska była uważana za jedną z najlepszych na świecie. Możemy mieć pewność, że te materiały były wiarygodne, dlatego że wielokrotnie były weryfikowane i one są właściwie taką bezcenną kopalnią wiedzy o przeszłości. I one jeszcze są o tyle wyjątkowe, że nie ma drugiego takiego archiwum na świecie, które by dotyczyło właściwie wszystkich narodów i wszystkich kontynentów. Że przeważnie archiwa dotyczą albo konkretnego kraju, albo jakiejś instytucji. Natomiast tutaj mamy dokumenty, które dotyczą całego świata, wszystkich krajów, właściwie sięgając wiele wieków wstecz i potrafią opisywać tą rzeczywistość tych różnych krajów z wielu aspektów, które interesowały właśnie wtedy Stolicę Apostolską. Idąc jeszcze głębiej, jakie to dla nas dziś ma znaczenie? Może wybierzmy sobie kilka takich najważniejszych tematów, bo jak rozumiem, archiwa watykańskie dotyczą bardzo wielu tematów od V, VI, IV wieku. Właściwie można powiedzieć, że archiwum papieskie jest najstarszą instytucją w dziejach Kościoła. Dlatego, że żadna instytucja nie może obyć się bez archiwów. Nawet każda rodzina ma swoje archiwum rodzinne. A cóż dopiero mówić o instytucji, do której należy 1,2 mld członków na całym świecie. I to archiwum pierwsze, które towarzyszyło świętemu Piotrowi, ono mieściło się w jednej sakwie podróżnej, którą miał ze sobą święty Marek, który był sekretarzem, przewodnikiem, tłumaczem świętego Piotra, a zarazem pierwszym archiwistą, ponieważ on w tej torbie podróżnej nosił za świętym Piotrem to pierwsze archiwum, które zawierało najprawdopodobniej spisy członków Kościoła, świadectwa chrztów, listy osób, którym diakoni nieśli pomoc, jakieś zapomogi. I potem to archiwum przez wiele wieków się rozwijało wraz z rozwojem Kościoła. Z tym, że często było niszczone. Po pierwsze przez różnego rodzaju prześladowców, czy też najeźdźców, którzy łupili wielokrotnie Rzym, jak barbarzyńcy, a po drugie także przez samych ludzi Kościoła, przez archiwistów. Dlatego, że jeżeli oni byli w posiadaniu spisu chrześcijan, a władze prześladowały chrześcijan i istniało niebezpieczeństwo, że władze zdobędą tą listę, to archiwiści niszczyli archiwa, żeby ochronić tych chrześcijan, którzy figurowali w tych spisach. I z czasem to archiwum rozrosło się do dzisiejszych rozmiarów, gdzie mamy do czynienia z takim wielkim podziemnym bunkrem pod Pałacem Belwederskim Stolicy Apostolskiej i tam mieści się 85 km regałów z różnego rodzaju unikalnymi materiałami archiwalnymi. I można powiedzieć, że w tym morzu dokumentów od czasu do czasu można wyłowić jakieś cenne perełki, to znaczy znaleźć pewne dokumenty, które rzucają nowe światło na znane wydarzenia historyczne. I taki przypadek miał miejsce chociażby w roku 2001, kiedy włoska historyk dr Barbara Frale, zresztą pracownica watykańskiego archiwum, odnalazła tzw. pergamin z Chinon. Był to protokół z przesłuchań przywódców zakonu templariuszy, który odbył się w 1309 roku na zamku w Chinon nad Loarą we Francji przez trzech kardynałów emisariuszy papieża Klemensa V. I do tej pory ten dokument był uznawany za bezpowrotnie zaginiony. Tymczasem dr Frale odnalazła go, ponieważ on został fałszywie skatalogowany w dokumentach dotyczących niewoli awiniońskiej. Przez pomyłkę mieliśmy niewłaściwy obraz pewnego ważnego aspektu historii, a teraz co się zmieniło pod motyw? A właściwie nie dość sprecyzowany, dlatego że z tego dokumentu wynika, że wysłannicy papieża uniewinnili przywódców zakonu templariuszy, uznali, że właściwie oni są niewinni zarzucanych im czynów, w tym przede wszystkim herezji. I to pokazuje, że odpowiedzialność papieża Klemensa V za likwidację zakonu templariuszy i zgładzenie jego przywódców była mniejsza niż do tej pory historycy przypuszczali i w rzeczywistości ta odpowiedzialność spoczywa głównie na królu Francji Filipie IV Pięknym, ponieważ to on był głównym spiritus movens tej zbrodni sądowej, a później już zbrodni rzeczywistej na zakonie templariuszy. W historii Kościoła często mówi się, często zarzuca się Kościołowi różnego rodzaju czarne legendy. Kościół palił na stosie, Kościół zabił Galileusza, Kościół organizował wyprawy krzyżowe i mordował ludzi. Jak rozumiem, w Archiwum Watykańskim możemy znaleźć dokładne, precyzyjne odpowiedzi na te wszystkie zarzuty? Właśnie można powiedzieć, że motywacją do napisania tej książki była chęć dotarcia do prawdy. Dotarcia do prawdy po pierwsze w świetle tych dokumentów, jakie znajdują się w Tajnym Archiwum Watykańskim. Po drugie, w świetle naszych rozmów z historykami, specjalistami od danych zagadnień. I po trzecie, w świetle naszych osobistych podróży do różnych miejsc, których dotyczyła nasza książka. Na przykład, jeżeli jeden rozdział dotyczy rewolucji francuskiej i ludobójstwa w Wandei, to myśmy nie ograniczali się do ślęczenia nad książkami, ale pojechaliśmy do Wandei, właściwie przemierzyliśmy ją wzdłuż i wszerz, spotykaliśmy się z lokalnymi historykami, ale też odwiedzaliśmy wiele rodzin, których przodkowie uczestniczyli w wojnach wandejskich, byli często ofiarami prześladowań ze strony rewolucjonistów francuskich. Często przechowywali w domu pamiątki po swoich przodkach. Mogliśmy słuchać ich opowieści rodzinnych, przechowywanych przez całe dziesięciolecia, można nawet powiedzieć przez ponad 2 wieki. I to była zupełnie unikalna wiedza, której się nie zdobędzie, jeżeli się siedzi w domu. Natomiast dzięki tym studiom w Tajnym Archiwum Watykańskim udało się, myślę, sprzeciwić tezom, które wypływają z owych czarnych legend, o których pani wspomniała. Na przykład jedną z takich czarnych legend jest proces Galileusza. Okazuje się, że badania przeprowadzone wśród młodzieży w Unii Europejskiej wskazują, że kilkadziesiąt procent z nich jest przekonanych, że Galileusz zginął na stosie, że został spalony przez inkwizycję, że był torturowany, i że wypowiedział te słynne słowa, a jednak się kręci. Okazuje się, że to wszystko są pewne mity historyczne. Wiadomo, że Galileusz zmarł we własnym łóżku, że ani jednego dnia nie spędził w więzieniu, ani jednego dnia nie był torturowany przez inkwizycję. A jeżeli chodzi o jego proces, to dochodzimy do rzeczy absolutnie paradoksalnej. Mianowicie ten proces miał dwa wymiary, bo często się mówi, że to było starcie nauki z religią, wiary z rozumem i że religia podporządkowała sobie rozum. Tymczasem w rzeczywistości było to starcie dwóch wizji naukowych i dwóch wizji teologicznych. I co ciekawe, w sprawach teologicznych rację miał Galileusz, a w sprawach naukowych rację miał Kościół. Dlatego, że Galileusz przedstawił pewne dowody na prawdziwość teorii heliocentrycznej, czyli teorii, która zakłada, że to Ziemia kręci się wokół Słońca. Jak wiemy, jest to teoria prawdziwa, ale Galileusz przedstawił fałszywe dowody. Dowody, które wypływały z teorii odpływów i przypływów, a więc oddziaływania Księżyca na Ziemię. Dziś wiemy, że to jakby nie ma nic wspólnego z teorią heliocentryczną i właściwie dowody na prawdziwość tej teorii możliwe były właściwie sto kilkadziesiąt lat po śmierci Galileusza, gdyż wcześniej nauka nie rozwinęła się w wystarczającym stopniu, żeby takie dowody posiąść. Więc paradoksem jest to, że w sprawach naukowych Kościół miał rację i Galileusz się mylił, przedstawiając takie dowody. Natomiast w sprawach teologicznych w większym stopniu racja leżała po stronie Galileusza, który twierdził, że Biblia pokazuje nam, jak trafić do nieba, ale nie opowiada nam, jak to niebo funkcjonuje w sensie mechanicznym. Czyli nie mówi nam nic o ruchach gwiazd, o tym, co się dzieje na nieboskłonie i należy zachować autonomię tych dwóch dziedzin nauki i religii. Więc okazuje się, że ten obraz dotyczący Galileusza nie jest wcale taki czarno-biały, jak się zwykło uważać i jak to dzisiaj jest podawane do wierzenia w tych różnych mitach i legendach historycznych. Zapewne inne tematy wyglądają też podobnie. Mówimy tutaj o wynikach badań naukowców, o działaniu naukowców. A gdyby spojrzeć tak globalnie na całość Archiwum Watykańskiego i na to, w jaki sposób wykorzystywane jest ono we współczesnej nauce? Papież Leon XIII, kiedy otworzył w roku 1881 tajne Archiwum Watykańskie dla naukowców z całego świata, wypowiedział takie słowa, że Kościół nie boi się prawdy. Wręcz przeciwnie, Kościół nie ma nic do ukrycia. I to był okres, kiedy zaczęli do tego archiwum wchodzić pierwsi historycy. I było kilka takich przypadków, że wchodziły całe zespoły historyków, liczące kilkadziesiąt osób, które stawiały sobie za cel zbadanie gruntowne jednego konkretnego wycinka historii. Tak było m.in. ze wspomnianym już procesem Galileusza, ale tak było także z badaniami na temat inkwizycji. Ponieważ kilkudziesięcioosobowy zespół historyków wszedł do tych archiwów i zbadał wszystkie znajdujące się tam materiały na temat inkwizycji. To trwało wiele lat. Rezultatem była kilkusetstronicowa książka, bardzo poważne opracowanie, które zadaje kłam wielu rozpowszechnionym mitom na temat inkwizycji. I to jest rzeczywiście temat na zupełnie inną, można powiedzieć, rozmowę, że o samej inkwizycji można by pewnie zrobić kilkadziesiąt godzinnych odcinków. Zacytował Pan zdanie papieża Leona XIII, Kościół nie boi się prawdy. To dość zaskakujące w kontekście tego, co ostatnio coraz częściej zarzuca się Kościołowi. W kontekście historycznym, czyli tego, co znajduje się w tych archiwach, to właściwie nie ma żadnego takiego przypadku, żeby Kościół coś utajniał, ukrywał, próbował zaciemniać. Takie zarzuty pojawiły się, jeżeli chodzi o stosunek Kościoła do ludobójstwa Żydów w czasie II wojny światowej. I tutaj Kościół właśnie zareagował od początku zdecydowanie, bo taki zarzut po raz pierwszy pojawił się w 1963 roku. I co ciekawe, nie z ust historyków, tylko z ust niemieckiego dramaturga Rolfa Hochhutha, który wtedy wystawił sztukę pod tytułem Namiestnik w Berlinie Zachodnim, w której oskarżał Piusa XII, że wręcz sprzyjał Holokaustowi. I zaraz po tym papież Paweł VI, który zresztą był bliskim współpracownikiem papieża Piusa XII w sekretariacie stanu, postanowił powołać komisję czterech historyków z różnych krajów, którzy przez około 20 lat przetrząsali tajne archiwum watykańskie, żeby znaleźć dokumenty na temat stosunku Piusa XII do ludobójstwa Żydów. Efektem ich prac było 11 tomów grubych wyboru dokumentów, które ukazały się w języku francuskim. Później jeszcze do tych archiwów wszedł kolejny historyk, ojciec Peter Gumpel, którego miałem osobiście okazję poznać w Watykanie, 94-letni starzec jeżdżący na wózku inwalidzkim, ale o świeżym, żywym umyśle i wspaniałej pamięci. On z kolei też opracował kilka tomów biografii Piusa XII z myślą o przyszłym procesie beatyfikacyjnym, ale te zarzuty, mimo tego, że dokumenty na temat pontyfikatu Piusa XII zostały opublikowane, to te zarzuty nadal były podtrzymywane. I wtedy papież Jan Paweł II postanowił odtajnić archiwa dotyczące stosunku Stolicy Apostolskiej do III Rzeszy, ale najpierw trzeba było odtajnić archiwa dotyczące Piusa XI, a dopiero potem Piusa XII, żeby je odtajniać w pewnej chronologicznej kolejności. Więc archiwa dotyczące Piusa XI odtajniono na początku XXI wieku, a później zaczęto odtajniać te najbardziej nas interesujące z czasów II wojny światowej, czyli archiwa Piusa XII. I niektórzy mówili, że Kościół nadal coś ukrywa, bo nie odtajnia natychmiast. Ale taki zarzut zdradza nieznajomość funkcjonowania archiwów, dlatego że... Chyba nikt nie odtajnia natychmiast. Dlatego, że archiwa dotyczące Piusa XII liczyły 16 milionów dokumentów, które znajdowały się w wielu kartonowych pudłach, które były nieskatalogowane, nieopisane. No jak można sobie wyobrazić, że nagle się wpuszcza historyków do takiego miejsca? Żeby rozpocząć kwerendę w tych archiwach, należy wcześniej je skatalogować. I te 16 milionów dokumentów było do tamtej pory katalogowane przez dwóch pracowników Archiwum Watykańskiego. Dosłownie dwóch. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z procedurami te archiwa miały być odtajnione dopiero 70 lat po śmierci Piusa XII, a więc w 2027 roku. I przewidywano, że tyle czasu zajmie skatalogowanie tych 16 milionów dokumentów. Dopiero kiedy Benedykt XVI podjął decyzję o przyspieszeniu odtajnienia, wtedy zaczęło nad tym pracować więcej pracowników. Te prace przyspieszyły, ale dopiero odtajnienie archiwów dotyczących tego pontyfikatu możliwe było w marcu tego roku. I wiadomo, że archiwum zostało otwarte na początku marca, jeżeli chodzi o materiały dotyczące Piusa XII, i po 5 dniach zostało zamknięte z powodu pandemii. I nadal jest z tego powodu zamknięte, bo mamy stan kwarantanny, który także w tej chwili trwa we Włoszech i w państwie watykańskim. Odkrywamy tutaj tajniki pracy, tajniki funkcjonowania Archiwum Watykańskiego. I widać tutaj jasno, jakie znaczenie ma to archiwum i jak można je wykorzystać i we współczesnej historii, i w historii dawnej. A Pana okiem, jako okiem specjalisty, jakie znaczenie dla Pana osobiście, dla pracy przy pisaniu książki Tajemnice Archiwum Watykańskiego miało obcowanie z tym miejscem? Po pierwsze, jest to pewne takie osobiste wrażenie, jakie się ma, kiedy się przekracza próg tego archiwum. Tym bardziej, że my wspólnie z fotografem Januszem Rosikoniem byliśmy drugą ekipą dziennikarską w historii, której pozwolono wejść do tego archiwum, bo właściwie przetrząsać wszystkie zakamarki, być we wszystkich miejscach, też tak, po prostu fotografować. Mogliście sobie wejść i oglądać. Tak. Przed nami tylko ekipa z Belgii była, dlatego że korzystanie z tego archiwum jest obwarowane bardzo wieloma ograniczeniami. To znaczy, historyk, który chce skorzystać z tego archiwum, musi wcześniej przedstawić odpowiednie zaświadczenie podpisane albo przez jakąś placówkę naukową, uniwersytet czy jakiegoś profesora. Dlaczego chce wejść do tego archiwum, co go interesuje, czy pisze jakąś pracę naukową itd. Dopiero po przedstawieniu takiego pisma może skorzystać z katalogów archiwum i wybrać konkretny dokument, który go interesuje. I wtedy idzie do czytelni i archiwista przywozi mu do stolika dany dokument. Oryginały, nie skany. Oryginały. To znaczy, są pewne rzeczy, gdzie skany, a są pewne rzeczy, gdzie oryginały. Takie najcenniejsze, rzeczywiście unikatowe, absolutnie dokumenty, no to w formie nieoryginalnej. Natomiast większość jednak w oryginalnej, z tym, że on może korzystać z tego tylko i wyłącznie w czytelni. Nie może tego ani fotografować, ani kopiować, ani skanować. Może tylko robić ręczne notatki w zeszycie. Natomiast nikogo się nie wpuszcza do samego środka, tam gdzie te książki są przechowywane. Natomiast myśmy tam byli. I powiem, że największe wrażenie zrobił na nas tak zwany pokój Zodiaków w Wieży Wiatrów. Czyli to jest ta sala, w której było obserwatorium astronomiczne i właśnie tam na zlecenie papieża Grzegorza XIII grupa astronomów papieskich, głównie z zakonu jezuitów, opracowała kalendarz gregoriański. Czyli ten kalendarz, którym dzisiaj się na co dzień posługujemy. I kiedy jest się w środku tego pokoju Zodiaku, to ma się wrażenie, jakby się było w jakiejś galerii malarstwa renesansowego, ponieważ wszystkie 4 ściany tego pokoju, czy właściwie wielkiej sali, są ozdobione freskami. Na podłodze jest wielki zegar słoneczny i człowiek na początku się dziwi, dlaczego zegar słoneczny, skoro nie ma w tej sali żadnego okna, żadnego światła dziennego. I dopiero kiedy zostaną zgaszone wszystkie światła, wtedy widać, że na jednym fresku znajduje się oko opatrzności i w tym oku jest wywiercona dziura. I z tego oka opatrzności pada taki promień dokładnie na wskazówkę na posadzce i w zależności od tego, jak słońce się porusza po nieboskłonie, to tak ten promień światła porusza się po tej posadzce w pokoju Zodiaku. Także takie dosyć niesamowite wrażenie. Kolejny aspekt działalności Kościoła, który wpłynął bardzo mocno na nasze życie, życie Europejczyków, życie ludzi cywilizacji łacińskiej. W ogóle jest wiele innych aspektów, które dotyczą roli Kościoła w historii nauki. I właśnie w archiwach mamy wiele dokumentów, które poświadczają wkład Kościoła do światowego dziedzictwa nauki. Na przykład mogłem tam oglądać pierwsze wydanie dzieła Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Wiadomo, że wierzącymi osobami byli na przykład Newton, Ludwik Pasteur i wielu innych naukowców, którzy harmonijnie łączyli religię z nauką, wiarę z rozumem. I Jan Paweł II zawsze powtarzał, że wiara i rozum to są jak te dwa skrzydła, które wznoszą ducha ludzkiego w górę ku poznaniu prawdy, ku poznaniu Boga. Jaki obraz Kościoła jawi się w perspektywie Archiwów Watykańskich? Na pewno nie jest to obraz czarno-biały i należy wyraźnie odróżnić między stanowiskiem samego Kościoła, a postawami ludzi Kościoła. To pokazują chociażby dzieje wypraw krzyżowych, ponieważ mamy tą nieszczęsną czwartą wyprawę krzyżową z roku 1204, która zakończyła się złupieniem Konstantynopola, splądrowaniem miasta, zbezczeszczeniem prawosławnych świątyń przez ludzi, którzy uważali się za rycerzy chrystusowych. I było to całkowite wypaczenie idei wypraw krzyżowych. I co ciekawe, papież Innocenty III zagroził ekskomuniką krzyżowcom, jeżeli zdobędą i splądrują Konstantynopol. A ekskomunika była najstraszniejszą karą, bo okazuje się, że człowiek był wyłączony z kościoła, a więc de facto zamykała się przed nim droga do zbawienia. I mimo to ci krzyżowcy jednak napadli na Konstantynopol. Rzekomo dlatego, że Konstantynopol był schizmatycki, ponieważ zamieszkiwali go prawosławni. Ale 2 lata wcześniej, w 1202 roku, ta sama grupa krzyżowców złupiła katolicki Zadar. Zadar, miasto dziś na terenie Chorwacji, wtedy podlegał Królestwu Węgier. Król Węgier był katolikiem, to było państwo katolickie i mimo to ci krzyżowcy napadli i złupili katolickie miasto. I miałem też przed sobą bullę papieża Innocentego III, w której potępiał tych uczestników krucjat, groził im ekskomuniką, że jeżeli złupią Zadar, to zostaną wykluczeni z Kościoła, a oni to zrobili. No i teraz jest pytanie właściwie o stanowisko Kościoła, rolę Kościoła w historii tej czwartej wyprawy krzyżowej. Czy uważamy, że stanowisko Kościoła reprezentował papież? Czy uważamy, że stanowisko Kościoła reprezentowali ci krzyżowcy? Więc można powiedzieć, że to jednak papież był reprezentantem Kościoła, a owi krzyżowcy sprzeciwili się najwyższemu autorytetowi, najwyższemu namiestnikowi w kościele, jakim był papież. I możemy właśnie na podstawie tych archiwów watykańskich prześledzić podobne postawy, napięcia, konflikty dotyczące innych epizodów historii. Te i inne epizody dokładnie opisuje Pan w swojej książce. A czy tutaj naszym widzom opowiedziałby Pan o jakimś epizodzie, którego w książce nie ma, a który w jakiś sposób zadziwił? No, zastanawiam się nad umieszczeniem jeszcze kilku innych epizodów, bo pierwotnie, kiedy robiliśmy taki plan, projekt tej książki, to ona miała mieć 14 rozdziałów, ale okazało się, że zbyt by się wtedy rozrosła, że musieliśmy ograniczyć ją do 9 rozdziałów. Natomiast część materiałów już została przez nas zebrana, między innymi dotycząca reformacji Marcina Lutra, bo właściwie byliśmy we wszystkich miejscach związanych z życiem Lutra, w wielu takich miejscach sztandarowych dla reformacji. No ale okazało się, że jednak nie ma tyle miejsca w książce, musieliśmy z tego zrezygnować, więc kto wie, być może powstanie w przyszłości drugi tom tajnych archiwów watykańskich, gdzie nie wykluczam, że znajdzie się ta historia dotycząca reformacji. No i będzie to nasze takie kolejne śledztwo dziennikarskie, ale dla dobra śledztwa nie będę ujawniał szczegółów. Liczyłam na uchylenie rąbka tajemnicy, tutaj się nie udało. To wrócę do Piusa XII, bo nie skończyliśmy tej historii. Co okazało się po badaniach w Archiwum Watykańskim? To bardzo ciekawa historia, dlatego że Pius XII, jak już mówiłem, jest oskarżany o obojętność wobec Holokaustu, a nawet o sprzyjanie III Rzeszy. Tymczasem można by powiedzieć, że podobnie Pius XII był obojętny wobec zbrodni niemieckich na Polakach, dlatego że też nigdy oficjalnie nie potępił polityki niemieckiej, nigdy oficjalnie nie mówił o zbrodniach Niemców na Polakach. Ale dlaczego nie mówił? Przecież Polacy są katolickim narodem, zawsze wierni Rzymowi, a papież milczy. Otóż okazuje się, że sami biskupi polscy na czele z arcybiskupem krakowskim Sapiehą namawiali go, żeby tego nie robił. Nawet mamy świadectwa tego, że arcybiskup Adam Sapieha spalił osobiście w piecu list Piusa XII, jaki papież chciał, żeby był odczytany w polskich kościołach. Dlaczego? Dlatego, że bał się, że oficjalny protest papieski może spowodować zemstę Hitlera i jeszcze większe represje, jeszcze większe ofiary wśród ludności polskiej. I można zapytać, czy obawy arcybiskupa Sapiechy i polskich biskupów nie były przesadzone. I myślę, że o tym, że nie były przesadzone, pokazuje przykład Holandii, gdzie w lipcu 1942 roku biskup Utrechtu Jan de Jong opublikował list potępiający niemiecką politykę wobec Żydów holenderskich. I w odwecie Niemcy aresztowali i wysłali do Auschwitz 5000 holenderskich Żydów katolików. Między innymi była wśród nich Edyta Stein, święta Teresa Benedykta od Krzyża. I gdyby nie ten list holenderskiego dostojnika, to 5000 Żydów nie straciłoby życia. Dlatego, że Hitler wpadł w furię i podjął właśnie pod wpływem tego listu taką decyzję. Ale to nie oznacza, że Pius XII zachowywał bierność. Bo z jednej strony on głośno nie protestował, ale z drugiej strony uprawiał gabinetową dyplomację i cichą pomoc. Między innymi zalecając wszystkim podległym sobie placówkom kościelnym w Europie, zwłaszcza tej okupowanej przez Niemców, aby pomagały ludności żydowskiej. I żydowski historyk Pinchas Lapide twierdzi, że w ten sposób Pius XII uratował 760 tysięcy Żydów na naszym kontynencie, a kilkanaście tysięcy Żydów bezpośrednio, kiedy Niemcy wkroczyli do Rzymu, rozpoczęli okupację wielkiego miasta i wówczas olbrzymia rzesza Żydów znalazła swe schronienie na terenie państwa watykańskiego, a wielu z nich bezpośrednio w pomieszczeniach papieskich w samym Watykanie i w Castel Gandolfo. I wśród nich był m.in. naczelny rabin Rzymu, Izrael Zolli, który swe ocalenie zawdzięczał bezpośrednio Piusowi XII. I on nawet pod wpływem tego doświadczenia przeszedł na katolicyzm, przyjął chrzest i na chrzcie przyjął imię Eugenio, właśnie na cześć Piusa XII, który wcześniej w życiu świeckim nazywał się Eugenio Pacelli, więc to od jego imienia wziął po chrzcie swoje imię rabin Rzymu. Więc to pokazuje, że te oskarżenia pod adresem Piusa XII o bezczynność, o obojętność, o brak reakcji były przesadzone. I o tym także byli przekonani Żydzi zaraz po II wojnie światowej, kiedy mówili wielokrotnie o tym, że nie było w czasie II wojny światowej większego dla nich dobrodzieja niż właśnie papież. I tak wypowiadała się m.in. sama premier Izraela Golda Meir. I dopiero z czasem, kiedy zaczęli odchodzić ci bezpośredni świadkowie tamtych wydarzeń, ich uczestnicy, kiedy pojawiły się już nowe pokolenia, które nie pamiętały II wojny światowej, wtedy dopiero zaczęły pojawiać się te oskarżenia pod adresem Piusa XII, zresztą już po jego śmierci, kiedy nie mógł się bronić. I niedawno okazało się, że tak naprawdę ta akcja dyfamacyjna wobec Piusa XII, akcja zniesławiająca go, była dziełem KGB. Ujawnił to najwyższy zbiegły rangą na zachód oficer służb specjalnych w bloku komunistycznym, czyli szef rumuńskiej Securitate, generał Ion Paczepa, który opowiedział, że w departamencie, w Wydziale Dezinformacji KGB spreparowano fałszywe oskarżenia pod adresem Piusa XII, rozprowadzono je na Zachodzie w różnych kręgach opiniotwórczych i w ten sposób spreparowano tą czarną legendę, która właściwie trwa do dnia dzisiejszego i z którą musimy nadal walczyć. To wymaga wysiłku i równocześnie na pewno warto. Zgadzam się, na pewno warto, ale w chrześcijaństwie, tak jak mówił Jan Paweł II, powinniśmy poznawać prawdę i powinniśmy za nią podążać, ponieważ prawda nas zobowiązuje. Nic dodać, nic ująć. Bardzo Panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Zachęcam do czytania, do zgłębiania historii Kościoła i żegnam się z Państwem. Szczęść Boże!